Wiecie co? Siedzę już tak od prawie godziny i próbuję ustawić te pytania w jakiejś kolejności i kompletnie mi to nie wychodzi, więc właśnie postanowiłem, że polecimy po prostu na spontanie i nie będą one poukładane w różnych kategoriach. W każdym razie, moi drodzy, jak widzicie, za mną jest studio Adriana Kilara, więc stali widzowie powinni doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że to oznacza, że nagrywam właśnie Q&A, czyli odcinek, w którym będę odpowiadał na wasze pytania, które mam zapisane tutaj na komputerze. Lecimy z pierwszym. Nie brakuje ci drugiej połówki, czy po prostu jesteś samotnym wilkiem? Nie chciałbyś dzielić szczęścia i doświadczeń ze swoich podróży z kimś bliskim? Wiesz co, to jest dosyć skomplikowane pytanie, bo wydaje mi się, że bardzo mocno zależy to od tego, co się aktualnie dzieje w moim życiu. Jeżeli jestem w podróży, w której bardzo dużo się dzieje, nagrywam vlogi, poznaję mnóstwo osób, świetnie się bawię i tak dalej, to nie mam czegoś takiego, że mi kogoś brakuje. Ale w momencie, w którym jest trochę spokojniejszy czas, nie poznaję ludzi, mało się dzieje, no to faktycznie fajnie byłoby mieć w swojej okolicy kogoś bliskiego, z kim można byłoby się tym wszystkim dzielić. Mam oczywiście was do dzielenia się tymi moimi przygodami, ale wiadomo, ja też nie dzielę się całym swoim życiem na tym YouTubie. Czy któryś kraj zmienił cię wewnętrznie? Czułeś, że wizyta w danym miejscu odmieniła ciebie i postrzeganie świata innych czy siebie? Wiesz co, no myślę, że to będzie odpowiedź, której większość z was się spodziewa, bo wszyscy mówią, że jak pojadą do Indii, to zmienia to ich perspektywę na życie i w ogóle odkrywają siebie, nie wiadomo co, ale no taka jest prawda, że myślę, że jeżeli jakiś kraj miał bardzo mocno wpłynąć wewnętrznie na mnie, to będą Indie, bo widziałem tam rzeczy i doświadczyłem tam rzeczy, których nigdzie indziej na świecie nie widziałem. Ciężko jest to zrozumieć, jeżeli się tam po prostu nie pojedzie i myślę, że pomimo tego, że starałem się jak najbardziej oddać klimat tego kraju we vlogach, to jest jedno z tych miejsc, do których trzeba pojechać, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Bo naprawdę po prostu, kurczę, czasami człowiek ma wrażenie, że jest na kompletnie innej planecie. Czy zamierzasz spełnić trochę swoich lokalnych marzeń? 1. Moto, 2. Pozwolenie na broń. No i jak widzicie, pojawił się właśnie uśmiech na mojej twarzy, ponieważ dosłownie wczoraj odebrałem papiery od motocykla. Jutro jadę go zarejestrować. Z racji tego, że robię sobie chwilową przerwę od YouTube'a, to polecam wam zerknąć na Instagram @vlogkesha. Tam wam się pochwalę, co sobie fajnego kupiłem. Natomiast jeżeli chodzi o punkcik numer 2, to też mogę się pochwalić, że cel został zrealizowany. Mam już wszystkie papiery, mam pozwolenie na broń i będę prawdopodobnie w tym roku coś kupował, tylko jeszcze nie wiem co, bo chcę sobie kupić jakiś pistolet, a wybór jest dosyć duży i nie chcę kupować czegoś w ciemno, czyli muszę pójść na strzelnicę, postrzelać sobie z tych pistoletów, które sobie wstępnie wybrałem i gdzieś tam wybrać, co finalnie wyląduje w mojej kaburze. Naprawdę się jaram, bo to jest rzecz, o której myślałem od 17-18 roku życia, ale jakoś nigdy nie było odpowiedniego momentu, żeby się za to zabrać. Zresztą tak samo z motocyklem. Dzisiaj sobie uświadomiłem, że ja miałem wypadek we wrześniu 2014 roku i od tamtej pory cały czas z tyłu głowy było to, żeby gdzieś sobie kupić ten motocykl, więc no po niespełna 9 latach udało mi się to zrealizować. Ja tylko chciałem podziękować, bo seria Skuby tak nas zainspirowała, że po 4 miesiącach od obejrzenia mieliśmy już bilety do Hawany. Trip odbyliśmy na własną rękę i będziemy go wspominać już zawsze dzięki tobie i Bartkowi. Pozdro. Bardzo ci dziękuję za ten komentarz. Ja naprawdę bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy dostaję właśnie wiadomości od was, że pojechaliście w jakieś miejsce, które zobaczyliście na vlogu, że spróbowaliście jedzenia w restauracji, w której ja byłem, czy że zmotywowałem was właśnie do jakiejś podróży, bo jak gdyby nie jest to główny cel moich vlogów, bo nie jestem, wiecie, mówcą motywacyjnym, którego celem jest to, żeby motywować ludzi do działania, ale bardzo się cieszę, że to, co robię gdzieś pobocznie, powoduje, że ktoś może wprowadzić jakieś fajne, pozytywne zmiany w swoim życiu, czy właśnie przeżyć jakąś niezapomnianą przygodę. Grube tematy wjeżdżają. Co podróże ci dały, a co odebrały? Jest to skomplikowany temat i myślę, że zdecydowanie dały mi mnóstwo przeżyć i wspomnień, o których będę pamiętał do końca swoich dni. To, że nagrywam te podróże, dało mi to, że dziś zdarza mi się wracać często do vlogów z poprzednich lat i od razu mogę się przenieść w to miejsce. Pamiętam dokładnie, jak się czułem, pamiętam, jak pachniały kwiatki i czy było ciepło, czy było zimno, czy był wiatr, jaki miałem stan mentalny wtedy, czy byłem szczęśliwy, czy byłem smutny, czy byłem zdenerwowany, więc to jest coś, co na pewno
dostałem od tych podróży, na pewno dostałem też ogromną dawkę pewności siebie i zaczęło się to już w 2015 roku, kiedy samotnie wyjechałem do Stanów Zjednoczonych do pracy. Na drugi koniec świata, pierwszy raz mieszkałem poza domem. Na pewno dały mi również mnóstwo świetnych znajomości, które niektóre z nich na pewno będą mi towarzyszyły do końca mojego życia. I myślę, że dały mi również ogromną satysfakcję z życia. I naprawdę szczerze przed sobą mogę powiedzieć, że mam 33 lata, jestem usatysfakcjonowany bardzo mocno z tego, co dotychczas robiłem w swoim życiu. I wydaje mi się, że niewiele, a być może nawet nic bym nie zmienił. Nie lubię też tak sobie rozkminiać, że co by było gdyby, dlatego że nie wiem, być może jakbym nie pojechał do USA albo kiedyś skręcił w lewo, a nie w prawo, to by mnie pieprznął tramwaj i bym teraz nie żył. A jeżeli chodzi o to, co mi te podróże odebrały. Generalnie ja wychodzę z takiego założenia i mam trochę taką filozofię w życiu, że życie to cierpienie. I co mam tutaj na myśli? Każdemu jest łatwo pragnąć, żeby, nie wiem, być dokokszonym na siłowni, albo żeby zarabiać kupę pieniędzy, albo żeby podróżować po całym świecie. Tylko trzeba znaleźć tą drogę, którą pragniecie cierpieć, żeby osiągnąć swój cel. Co mam tutaj na myśli? Na przykład, jeżeli chcemy chodzić na siłownię, bo chcę być super dopakowany i chcę, żeby się mnie ziomki pytały, ile biorę na klatę i żeby dziewczyny się ze mną odwracały na ulicy, no to muszę tego chcieć tak bardzo, żeby cierpieć za to wszystko. Czyli żeby trzymać tą dietę, żeby nie chlać alkoholu co weekend, żeby poświęcać bardzo dużo swojego czasu prywatnego na to, żeby dobrze wyglądać, żeby przeżywać te zakwasy i ten ból związany z tą całą siłownią. Dlatego, że tak bardzo tego chcemy, że po prostu jesteśmy w stanie walczyć o to i znieść te wszystkie cierpienia z tym związane. I myślę, że podobnie jest z moimi podróżami, że ja bardzo tego wszystkiego pragnąłem i jak gdyby byłem w stanie poświęcić bardzo wiele rzeczy w moim życiu i mam tutaj na myśli na przykład kompletny brak stabilizacji, którego nie miałem przez wiele lat i taką niepewność, której akurat wtedy czułem, że nie potrzebuję, a teraz czuję, że jej trochę bardziej potrzebuję. Czy tego, że nie byłem w bardzo wielu ważnych momentach dla moich najbliższych, tak? Chociażby jakieś wesela. Kesha nigdy nie było. Kesha był w Stanach, Kesha był w Azji, Kesha był w Ameryce, gdziekolwiek. Ciężko byłoby mi tutaj teraz wymieniać listę rzeczy, które zaniedbałem w swoim życiu ze względu na te podróże, ale no wydaje mi się, że generalnie tak jest w życiu, że jeżeli czemuś się poświęcamy, to czemuś innemu się poświęcić nie możemy. Jest to po prostu kwestia priorytetów i priorytetów, które z czasem mogą się zmienić. Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie w kontekście tego, co podróże potencjalnie mi odebrały. W nawiązaniu jeszcze do tego pierwszego pytania, które się pojawiło o dzielenie życia z drugą połówką i w ogóle. Były relacje, które mi się posypały ze względu na mój styl życia, na mój styl podróżowania. Dlatego, że taki styl życia nie jest dla każdego. Wiem, że to może wyglądać tak z boku, że nie wiem, poznaje się jakaś parka i o kurde, on se podróżuje, a ona se tu i dobra, to podróżujmy razem i wow, w ogóle bajka. A później gdzieś przychodzi ten etap, kiedy mija to najmocniejsze zauroczenie i człowiek musi się zderzyć z rzeczywistością. No i być może to tak wygląda na pierwszy rzut oka, że o co to za problem, rzucić wszystko i ruszyć z kimś w podróż. Ciężko jest zmiksować dwa tryby życia ludzi. W sensie, mniej więcej wiecie, jaki ja mam tryb życia. Bardzo dużo pracuję, dużo siedzę przed komputerem, non-stop się przemieszczam. Jak gdyby nie mam mnie w jednym miejscu dłużej niż kilka tygodni. No i wyobraźcie sobie na przykład, że wy prowadzicie takie życie, że macie swoją pracę, która jest powiedzmy związana z waszymi studiami, generalnie lubicie swoją robotę, jest to robota stacjonarna, dodatkowo macie swoją rodzinę i przyjaciół u siebie w mieście, plus jeszcze, nie wiem, dorzućcie na przykład kredyt na mieszkanie wasze wymarzone i tak dalej i nagle poznajecie dziewczynę czy chłopaka, którzy prowadzą taki styl życia jak ja. I tutaj zaczyna się problem, dlatego że no ja miałem na przykład takie sytuacje, że ten tryb życia, który prowadzę i ten tryb życia, któremu się poświęcałem przez ostatnie lata, pragnienie prowadzenia go było dla mnie tak silne, że nie wyobrażałem sobie sytuacji, w której miałbym zwolnić i osiedlić się w jednym miejscu, dlatego że przypadłem sobie z jakąś dziewczyną do gustu. I też z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo wielu osobom ciężko byłoby po prostu rzucić wszystko, co budowali przez lata i wyruszyć w podróż z jakimś youtuberem, który sobie podróżuje. Może na początku brzmi to jak fajny pomysł, ale później, jak się czasami zobaczy właśnie, jak ta robota wygląda od backstage'u, ile to jest siedzenia przed komputerem, ogarniania różnych rzeczy, no to może nie wyglądać to wszystko tak kolorowo, jak się wydaje. No i też
ciężko byłoby się na pewno wyrwać całkowicie, zmienić swoje życie o 180 stopni, tylko dlatego, że chce się tam z kimś zbudować relacje. Więc im dłużej się patrzę na to pytanie, tym więcej sytuacji, rzeczy i ludzi przychodzi mi do głowy, które musiałem przecierpieć, nie realizując jakichś rzeczy, dlatego że chciałem iść w tym kierunku, w którym idę obecnie, ale wydaje mi się, że summa summarum gdzieś tam ma to wszystko zachowane, jakiś balans. Reklamy. Dlaczego taki format? Trochę randomowo wciśnięte, a nie wkomponowane w fabułę. Robię to celowo, dlatego że po pierwsze content, który robię, jest dosyć dynamiczny i ja nie wiem, co się będzie działo kolejnego dnia i w momencie, kiedy jakaś firma jest zainteresowana pokazaniem swojego produktu, usługi u mnie na kanale, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja robię całego vloga pod dyktando 60-sekundowego materiału. Dlatego, że wydaje mi się, że odbiłoby się to mocno na autentyczności i spontaniczności całego materiału, jeżeli tak naprawdę cały materiał byłby obudówką tylko po to, żeby wcisnąć gdzieś jakieś 60 czy 90 sekund produktu. Gdybym robił inne materiały, nie wiem, na przykład chciałbym opowiadać o płatnościach zbliżeniowych, no to mógłbym zrobić materiał o tym, jak się płaci zbliżeniowo na całym świecie. No ale to wtedy już jest cały vlog sponsorowany, a nie tam, wiecie, 60, 90, 120 sekund. A skoro o reklamach mowa, w podróży spotykam się z różnymi metodami płatności. Czasami jest to gotówka, płatność kartą, albo jakieś WeChaty, Venmo, PayPale, kody QR i z reguły polega to na tym, że musicie mieć wspólny mianownik z odbiorcą, czyli ten sam bank, czy tą samą aplikację. W końcu, po wielu miesiącach oczekiwania, do Polski przyszło ciepło, więc jest to idealny czas, żeby poorganizować jakieś wyjazdy ze znajomymi. I często jest tak, że jeden zatankuje samochód, drugi przywiezie jedzenie, trzeci kupi napoje, czwarty zapłaci za noclegi, no ale na pewnym etapie trzeba to wszystko porozliczać i wtedy zaczynają się schody, bo nie wiadomo, czy jechać do bankomatu i wyciągnąć hajs z konta, co swoją drogą można zrobić tylko przy użyciu kodu bliki, nie trzeba karty, czy zgarniać od wszystkich dane do przelewów i robić im te przelewy, wpisywać te numery kont i tak dalej. Po co? Przecież macie swoje numery telefonów. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć w aplikacji mBanku, znając jedynie numer telefonu odbiorcy, prześlesz mu natychmiast pieniądze bez żadnych dodatkowych opłat. Niezależnie od tego, w którym banku ma otwarty rachunek. Teraz wystarczy kliknąć wyślij przelew, zatwierdzić operację i pieniądze znalazły się na jego koncie. Wystarczy, że ma do niego przypisany swój numer telefonu. Ja regularnie, będąc w Polsce, korzystam z tych przelewów na numer telefonu, w szczególności podczas wszelakich wyjść ze znajomymi, ponieważ nie lubię sytuacji, w której kelner przychodzi do stołu i każdy chce podzielić rachunek na milion różnych mikropłatności. A jeśli wy chcecie wypróbować mBank, to więcej informacji o aktualnej ofercie znajdziecie pod moim osobistym linkiem mbank.pl/cash. Wracamy do Q&A. Co najbardziej sobie cenisz w obecnym trybie życia? Myślę, że wolność, którą sobie wypracowałem. Wolność tego, że jeżeli potrzebuję sobie zrobić przerwę, to mogę sobie tą przerwę zrobić. Wolność tego, że jeżeli zadzwoni ktoś do mnie we wtorek o godzinie 14, że akurat przyjechał do Warszawy na 2 godziny i czy mam czas się spotkać na kawę, to mogę, nawet jeżeli mam jakieś obowiązki, poprzestawiać je sobie bardzo często po to, żeby właśnie z tym człowiekiem wyjść na kawę. I to, że nie wiem, co będę robił za tydzień, za 2 tygodnie. Oczywiście akurat teraz wiem, bo siedzę w Warszawie i mam, wiecie, w kalendarzu poustawiane, kiedy mam którego lekarza, ale mówiąc ogólnie, to wydaje mi się, że tą taką, w moim mniemaniu, szeroko pojętą wolność. Czy zamierzasz otworzyć sklep? Co jak upadnie YouTube, Patronite, czy będziesz szukał etatowej pracy? Nie myślę dziś o otwieraniu żadnego sklepu, bo nie mam pomysłu na produkty, które by się tam miały znaleźć. Oczywiście można robić kubki i koszulki z napisem Vlog Casha i nawet pracowałem w zeszłym roku nad logo kanału, ale finalnie gdzieś tam to nie podchodziło jeszcze do skutku, ale myślę, że takie rzeczy byłyby fajne jako dodatek do sklepu, a nie jako core. Ja wiem, że być może popełniam błąd, bo teraz jestem na fali i być może powinienem wyciskać tą cytrynkę jak najmocniej, ale nie wiem, ja wychodzę z założenia, że nie chcę robić byle czego, a nie mam pomysłu na coś fajnego w głowie w tym momencie, więc na dziś nie zamierzam otwierać sklepu. Co jak upadnie YouTube Patronite, czy będziesz szukał etatowej pracy? Kiedyś na pewno powiedziałbym, że jeżeli skończę podróżować i wyloguję się z YouTube'a i tak dalej, to poszukam etatowej pracy. No i też taki miałem pomysł, zanim wystrzelił kanał, kiedy
Miałem taki gorszy czas w Meksyku, nie spinało mi się to finansowo i w ogóle miałem gorszy okres, to myślałem o tym, żeby właśnie no, już zacząć rozsyłać CV do Polski, ale dziś myślę, że jeżeli to wszystko po prostu by się urwało, albo ja bym po prostu miał już dosyć robienia, to raczej myślałbym o otwarciu swojego własnego biznesu, bo po prostu zasmakowałem już pewnej wolności w życiu i wydaje mi się, że ciężko byłoby mi ją oddać, więc pewnie na początku bym kombinował z jakimś własnym biznesem. Czy twoje obecne zarobki pozwalają ci się bez problemu utrzymać w podróży i w Polsce? Zdecydowanie jest to jeden z tych tematów, które się wywróciły po prostu u mnie o 180 stopni od czasu tego Meksyku, o którym wam niedawno wspominałem. W tym momencie naprawdę jestem w stanie podróżować tak, jak podróżuję. Mógłbym nawet podróżować pewnie po droższych hotelach, brać droższe transporty, droższe loty, ale ja też jestem takim człowiekiem, że nie do końca mnie jakieś takie luksusy kręcą. Jestem w stanie pozwolić sobie na to, żeby wynająć mieszkanie w Warszawie, nie mieszkać u mamy, żeby kupić sobie wymarzony motocykl i żeby sobie odłożyć jeszcze kasę, bo pamiętajcie, że wraz z wzrostem kanału to nie jest u mnie tylko Patronite, są to również wpływy z reklam, których mam mało, ale celowo mam ich mało, dlatego że wolę mieć po prostu mało dobrych reklam niż dużo byle jakich, dlatego że po prostu wychodzę z założenia, że cenię sobie wasz czas i teoretycznie jakbym chciał, prawdopodobnie mógłbym zarabiać 2-3 razy więcej niż zarabiam dzisiaj, ale wiązałoby się z tym, że po prostu ja bym was non-stop zasypywał reklamami różnych produktów wątpliwej jakości, a ja się skupiam na tym, żeby to było fajne, sprawdzone przeze mnie i żeby to były rzeczy, których faktycznie używam, faktycznie jestem w stanie ich je polecać. No i do tego dochodzi oczywiście jeszcze AdSense, który nadal jest, podejrzewam, że 5, 6, 8 razy mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, ale nadal na przestrzeni ostatnich lat te zarobki są kilka razy większe, więc nawet ja jako człowiek, który uwielbia narzekać, no to zdecydowanie na swoje zarobki nie mogę w tym momencie narzekać i zdecydowanie mnie to cieszy, bo no jest to tak, że przez wiele lat było gdzieś bardzo dużo tej niepewności, bardzo dużo osób mi pisało właśnie komentarze, że stary, co ty robisz, marnujesz sobie życie, podróżujesz tutaj w jakichś gównorobotach, ledwo co ciągniesz koniec z końcem, żyjesz z miesiąca na miesiąc i w ogóle, a teraz faktycznie wiem, że było warto, że nie zaprzepaściłem szansy i nie skończyłem na ulicy. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś nie skończę, ale na dzisiaj zdecydowanie się na to nie zapowiada i jestem w stanie się odkuć za te wszystkie lata, kiedy trochę w tej podróży biedowałem. Czy nie planujesz może napisania książki? Myślę, że tkwi w tobie duży potencjał. Bardzo mi miło, natomiast książki nie planuję pisać z prostej przyczyny. Wydaje mi się, że tą częścią mojego życia i moich podróży, którą chcę się z wami dzielić, dzielę się na vlogach, a tą, którą nie chcę się dzielić, nie dzielę się na vlogach i w książce też bym się nie dzielił. W którym z odwiedzonych krajów były najładniejsze kobiety? Od razu, jak czytam to pytanie, to w mojej głowie pojawia się Turcja i Meksyk, zdecydowanie. Czy jak się zakochasz, / ożenisz, to przestaniesz podróżować? Ciężko powiedzieć. Na razie cały czas wolę podróżować, niż się gdzieś stabilizować. Czego słuchasz? Nie wiem dlaczego, ale ostatnio w moich głośnikach bardzo często leci polski rap. Kiedy powrót do USA? Myślę, że nieprędko. Stany naprawdę uwielbiam, ale jeżeli będę tam przyjeżdżał co roku, to w końcu mi się znudzą, a nie chcę, żeby mi się znudziły. Jest jeszcze dużo miejsc, które chciałbym odwiedzić, ale wydaje mi się, że warto jest sobie odpowiednio dawkować. Czy jest już pomysł na kolejną podróż? I teraz tak, jeżeli chodzi ogólnie o podróż, to za 3 tygodnie jadę do Gruzji na 1,5 tygodnia ze swoimi przyjaciółmi. Zamierzamy wynająć od Martyny takiego jeepa 4x4 i tam się pokręcić po górach. Nie wiem jeszcze, jaki dokładnie jest plan, ale tam Martyna fajnie nam to rozpisze. A jeżeli chodzi o podróż taką vlogową, bo tej Gruzji nie zamierzam nagrywać z wielu przyczyn, to również mam już jakiś zarys, ale nie mogę wam go zdradzić, bo jest to bardzo luźny plan, ale mam już w głowie pomysł na taki 2-3-miesięczny wyjazd, ale to już będzie bliżej 4. kwartału tego roku. Polska ma również wiele ciekawych, pięknych miejsc. Czy zwiedzałeś Polskę? Czy myślałeś o tym, żeby nagrywać vlogi z tripu po Polsce? Myślę, że dla wielu osób byłoby to bardzo interesujące. Nie zwiedzałem za dużo Polski, raczej mam zaznaczone kilka takich punktów na mapie, które odwiedza bardzo wielu turystów przyjeżdżających do Polski na kilka tygodni. Mamy przepiękny kraj, ale
Ja jestem teraz na tym etapie, że zdecydowanie nie zamierzam podróżować po Polsce, a tym bardziej nie zamierzam nagrywać z tego wszystkiego vlogów, ponieważ muszę sobie trochę odpocząć i odsapnąć od tego wszystkiego. Natomiast kiedyś chciałbym coś takiego zrealizować, ale raczej bardziej myślę o tym w kontekście tego, że zaprosiłbym kogoś z moich zagranicznych znajomych, czy po prostu robić różne serie z różnymi znajomymi i pokazywać im różne części naszego kraju, bo zdecydowanie byłoby fajniej czegoś takiego doświadczać, niż jeździć po prostu samemu. Sporo się działo przeróżnych rzeczy w Twoich filmach, skala bardzo szeroka. W związku z tym, czy zmieniło Ci się podejście do planowania podróży? Myślę, że po tym ostatnim tripie zaczynam się skłaniać ku temu, żeby jeździć częściej, a krócej. Nie wiem, czy uda mi się to zrealizować, ale chciałbym chyba docelowo może jednak tak podróżować, że wyjeżdżam na 2-3 miesiące, gdzieś sobie chilluję miesiąc, czy na przykład wracam do Polski, znowu wracam na te 2-3 miesiące i tak dalej. Niekoniecznie w takim trybie 6 miesięcy siedzenia w Polsce na tyłku i ogarniania życia i 6 miesięcy siedzenia w podróży, bo czuję, że na dzisiaj nie jest to dla mnie. Oczywiście kiedyś nie miałem z tym najmniejszego problemu, żeby spakować walizkę i wyjechać gdzieś na rok i sobie wrócić, ale ja też widzę, że ja się zmieniam, moje potrzeby się zmieniają, więc myślę, że chciałbym pójść w takim kierunku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy zauważyłeś w sobie jakieś zmiany? Na przykład coś doceniasz bardziej, a coś innego straciło na wartości. Jestem w Polsce od 6 tygodni i naprawdę rzeczy, których kiedyś nawet nie zauważałem, doceniam je teraz tak bardzo, że po prostu cieszę się na myśl o nich. Nawet takie proste rzeczy jak to, że ostatnio wychodziłem z domu rodzinnego i miałem po prostu łeb w telefonie, i przeszedłem przez kilka uliczek i znalazłem się w ogóle, wiecie, gdzieś 10 minut z buta dalej, nie musiałem nawet się rozglądać, nie musiałem się zastanawiać, gdzie iść i tak dalej. Że jeżdżę samochodem po mieście i nie muszę używać GPS-a, że nie muszę codziennie szukać knajpy, w której chcę zjeść, że nie muszę codziennie szukać adresu, pod którym zamierzam dzisiaj spać. Czy chociażby to, że teraz mogę sobie pojechać do przyjaciela, wpaść do niego z jakimś piwkiem zero, usiąść sobie przed telewizorem, pogadać głupoty, nie wiem, obejrzeć YouTube, posiedzieć godzinę, wrócić do domu i po prostu czuję satysfakcję, że mogę spędzać czas z ludźmi, których ja bardzo dobrze znam i z ludźmi, którzy mnie bardzo dobrze znają. Na przykład dzisiaj, teraz jest już godzina 22:30, ale jechałem dzisiaj do Adriana, widziałem zachód słońca i to są rzeczy, które ja naprawdę teraz bardzo doceniam, że chodzę tymi znanymi ulicami, że mogę podziwiać te zachody słońca o tej godzinie 20:30. Rzeczy, na które po prostu kiedyś bym nie zwracał uwagi, wiedział, że one są i po prostu okej, takie jest życie, ale w momencie, kiedy jesteś pół roku w zupełnie innych warunkach w podróży i później wracasz do Polski, to naprawdę, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się starzeje, czy co, ale naprawdę zaczynam doceniać takie małe rzeczy. Podróż solo czy w grupie? Wszystkie za i przeciw i dodatkowe kamper czy moto? Kurde, kiedyś bym pewnie powiedział, nie, tylko podróże solo, w dupie z podróżami w grupie, ale teraz, w ogóle jak się zrymowało, w dupie z podróżami w grupie, yo. Ale dziś wydaje mi się, że to bardzo mocno zależy od tego, czego w danym momencie pragniesz w życiu. Na pewno za podróżami solo jest to, że nie jesteś zależny od nikogo, nie musisz z nikim ugadywać swoich planów, jedziesz tam, gdzie chcesz, robisz to, co chcesz i jest większa szansa, że poznasz ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o podróże w grupie, to wydaje mi się, że w większości przypadków jest dużo mniejsza szansa, że poznasz jakichś obcych ludzi, bo ciężej jest zagadać do grupy ludzi, albo jak grupa zagaduje do jednej osoby, to ta osoba też jest trochę przytłoczona tą znajomością na początku. No a plus jest taki, że na pewno możesz spędzić bardzo fajny czas ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i nawiązać gdzieś tam bliższe relacje, bo takie fajne doświadczenia na pewno gdzieś tam powodują, że ludzie się do siebie zbliżają. Kamper czy moto? Jeżeli chodzi o podróże, to myślę, że zdecydowanie kamper. Na przykład jeżeli miałbym robić takiego tripa, jakiego robiłem z Nathanem po USA, tylko na motocyklach, to raczej bym się na niego nie pisał. Zdecydowanie wygodniej takie rzeczy robi się kamperem. Natomiast jeżeli miałbym gdzieś jeździć po górach w Ameryce Łacińskiej, jakiś taki krótszy trip, kilkutygodniowy może, no to jeżeli byłaby fajna pogoda, to myślę, że fajnie byłoby coś takiego zrealizować na motocyklu. Trochę czasu już minęło od tripa do Indii. Czy Twoje odczucia, przemyślenia, nastawienia się zmieniły względem tego, co czułeś opuszczając Indię? Ja nadal podziwiam Cię, że tyle czasu tam wytrzymałeś. Wiesz co, zdecydowanie się zmieniło, dlatego że już też miałem przesyt tym Indiami, bo to jest naprawdę, tak jak mówiłem, inna planeta, bardzo intensywny kraj. Jest to kraj, do którego z pewnością wrócę. Ja wiem, że ja wrócę do Indii i uważam, że to, co źle zrobiłem przy tej podróży, to to, że wydawało mi się, że 2-3
trzy miesiące po prostu mogę tam cisnąć i nie będzie żadnego problemu. Uważam, że mądrzejsze byłoby zaplanowanie sobie takich trzech, czterech krótszych podróży do Indii na 2-3 tygodnie i na pewno jeżeli będę wracał, a mam do zobaczenia bardzo dużą część północy, chcę zobaczyć to, co się dzieje na południe od Bombaju, to raczej robiłbym to w takich interwałach, wiecie, 2-3 tygodniowej intensywniejszej podróży, no i później gdzieś zjazd do jakiegoś spokojniejszego miejsca, ale zdecydowanie Indie są w moim sercu i na bank do tego kraju wrócę. Czy nie czujesz się samotny, gdy podróżujesz? W jaki sposób poznajesz ludzi? W 100% przypadkowo, czy robisz coś, by kogoś poznać? No i gdybym odpowiadał na to pytanie w zeszłym roku, prawdopodobnie odpowiedziałbym, że nigdy nie czuję się samotny, kiedy podróżuję solo, bo tak naprawdę podróżując solo nigdy człowiek nie jest samotny i tak dalej, bo to była prawda, jeżeli chodzi o moje doświadczenia do zeszłego roku. Natomiast podróż teraz, która zaczęła się w Indiach, a skończyła się w Korei, udowodniła mi, że faktycznie jest szansa, żeby człowiek się poczuł samotny, kiedy podróżuje, tylko zależy po prostu od kraju, dlatego że niektóre kultury mają do siebie to, że ciężej jest poznawać ludzi. Tak samo jak właśnie teraz było w Azji, kiedy byłem w naprawdę najpiękniejszych hostelach, najfajniej zorganizowanych, w jakich byłem w swoim życiu, miejsca, które naprawdę w innych warunkach świetnie sprawdzałoby się do tego, żeby poznawać nowych ludzi, a tutaj faktycznie było tak, że każdy miał swój stolik, każdy miał swojego laptopa, słuchawki na uszach i za bardzo nie komunikowali się z innymi ludźmi. Ja też parokrotnie próbowałem gdzieś tam wychodzić do kogoś, zagadać, ale ludzie raczej nie byli chętni, aczkolwiek wiecie, to po prostu bardzo dużo zmiennych jest, więc być może ktoś z Was był w Azji i poznawał codziennie nowych ludzi. Mi się nie do końca to udawało i zdecydowanie ten trip, ta podróż była pod największym znakiem samotności ze wszystkich dotychczasowych podróży, jakie odbyłem. Czy przelotne znajomości z ludźmi w podróży nie sprawiają, że czujesz się bardziej samotny? No i właśnie nie, bo wydaje mi się, że to też zależy od momentu w życiu, w którym jesteś. Jeżeli jesteś na tym etapie, że cenisz sobie bardziej takie głębsze relacje i głębsze znajomości, no to na pewno może to spowodować, że nie będzie ci się to podobało. Ale wydaje mi się, że większość osób najpierw musi dojść do momentu przesytu tych takich płytkich znajomości, które z pewnością mają swoje plusy, dlatego że poznajesz mnóstwo ciekawych osób i nie wszystkie te znajomości są przelotne, mogą się z tego nawiązać jakieś przyjaźnie, znajomości, romanse, więc na pewno jest to fajna szansa, żeby po prostu się z kimś poznać i zobaczyć, czy łączy Was coś więcej. Co skłoniło Cię do rzucenia pracy i wybrania się w podróż? Jak wyglądał początek? No generalnie początek mojego podróżowania wyglądał tak, że jeździłem do pracy. Pracowałem w Stanach Zjednoczonych w 2015 i 2017 roku. Później w 2018 pracowałem w Australii, ale co mnie skłoniło do tego, żeby wyjechać z Polski? Myślę, że brak satysfakcji z życia, które prowadziłem. Chciałem czegoś innego. No i to była taka moja motywacja do tego, żeby ruszyć dupę na drugi koniec świata. A jak wyglądał początek? Polecam sprawdzić filmy na kanale. Jadąc do nowego państwa, czy dowiadujesz się o niebezpieczeństwach typu niebezpieczne dzielnice, oszuści, czy jedziesz na żywioł? Jeśli tak, to gdzie robisz rozpoznanie? Pozdro. Staram się jeździć na żywioł. Oczywiście warto zrobić taki delikatny research na zasadzie, wiecie, czy dany region jest bezpieczny, popytać się lokalsów, ale też nie ma co na 100% wierzyć wszystkiemu, co się usłyszy i przeczyta, dlatego że bardzo dużo osób działa na jakichś stereotypach. Na przykład ja bym dzisiaj powiedział, że o kurde, na Pradze jest tam niebezpiecznie i wam nóż wbiło i w ogóle, bo ja pamiętam Pragę z lat 90. i 2000, a teraz ostatnio mi ludzie mówią, że to jest super hipsterska dzielnica i generalnie można sobie tam chodzić z różowymi włosami jako facet i w sukience i nikt ci krzywdy nie zrobi. A być może ktoś mnie oszukiwał i tak naprawdę taki człowiek dostałby tam kosę. Nie wiem, ale doskonałym przykładem będzie na przykład wschodnia Turcja, gdzie będąc na zachodzie Turcji, wszyscy mówili, nie jedź stary do wschodniej Turcji, tam jest hardcore, utną ci głowę, po prostu będzie masakra, a region wschodniej Turcji jest moim ulubionym regionem Turcji. Czy Acapulco, do którego wszyscy mówili, nie jedź stary, tam się dzieją masakry. I faktycznie w Acapulco na pewno jest niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne dzielnice, do których przypadkiem raczej się człowiek nie dostanie, natomiast warto jest po prostu starać się zachować w tym wszystkim jakiś zdrowy rozsądek i brać pod uwagę to, że bardzo często w niektórych miejscach krążą przeróżne urban legend, które nie do końca muszą mieć dużo wspólnego z prawdą. Natomiast oczywiście, jak w każdym innym miejscu, dużo zależy po prostu chociażby od szczęścia. Czy myślałeś kiedyś o jakiejś wyprawie na moto? Tak, jednym z moich marzeń jest przejechanie motocyklem przez Salar de Uyuni i generalnie
Na pewno na jakimś etapie to zrealizuję. Nie wiem jeszcze, jaką część Ameryki Południowej chciałbym przejechać motocyklem, ale jakąś na pewno. Czy jesteś szczęśliwszy, będąc w Polsce i mając chwilę wytchnienia, czy w podróży? Zależy, naprawdę. Balans. Jeżeli za długo jestem w podróży, to już nie jestem szczęśliwy. Jeżeli za długo jestem w Polsce, to nie jestem szczęśliwy, więc staram się po prostu to wszystko jakoś wybalansować. Aczkolwiek ja wiem, że to jest mój problem, bo szczęście powinno być tutaj w głowie i niezależne od bardzo wielu czynników zewnętrznych. Natomiast u mnie tak jest, pracuję nad tym, ale na razie wszystko u mnie chodzi o to, żeby zachować po prostu zdrowy balans. Czy możemy wyczekiwać kolejnego kolabo z Bartkiem? Seria z Kuby była fantastyczna. Bardzo się cieszę, że Ci się podobała. Czy będzie kolejne kolabo z Bartkiem? Mamy na swojej liście 2-3 regiony, do których chcielibyśmy razem pojechać, natomiast nie mamy jeszcze żadnych szczegółowych planów z tym związanych. Jestem ciekawa, co chciałbyś osiągnąć, zmienić w swoim życiu w ciągu najbliższych 5-10 lat. Wydaje mi się, że chciałbym nauczyć się lepiej słuchać siebie i odpowiadać na swoje potrzeby, które się zmieniają. Chciałbym nauczyć się mniej przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Chciałbym nauczyć się odpoczywać, bo mam wrażenie, że mam z tym ogromny problem. I chciałbym lepiej organizować swój czas. To są takie rzeczy, które mi teraz przyszły do głowy i nad wieloma z nich pracuję. Nie wiem, jak długo mi zajmie ta praca, ale to nie są rzeczy, które mam gdzieś tam rzucone w kąt i będą tam sobie leżały i tylko się będę na nie patrzył. Jeżeli musiałbyś spędzić rok w jednym z dotychczasowych odwiedzonych krajów, który i dlaczego? Jeżeli miałbym spędzić rok, no myślę, że to zależy od budżetu, dlatego że tak naprawdę w każdym kraju, nawet kiepskim, jak masz kasę, to możesz żyć jak król. Bartek z Tomkiem Surdenem są teraz w Haiti i Bartek pokazuje ulice, na których dzieją się jakieś bardzo hardkorowe rzeczy, palą się trupy, nie wiadomo co, a chwilę później pokazuje jakąś wypasioną restaurację i lot samolotem. Więc nie wiem, no załóżmy, że musiałbym żyć gdzieś za średnią krajową. Z krajów, których dotychczas odwiedziłem, wydaje mi się, że rok spędziłbym w USA, dlatego że za te pieniądze byłbym w stanie sobie fajnie przeżyć. Pewnie bym właśnie ogarnął sobie, kupił jakiegoś campervana i sobie nim podróżował po tych miejscach, których jeszcze nie odwiedziłem. Czy Warszawa to twoje ulubione miasto w Polsce? Zdecydowanie na drugim miejscu jest Wrocław, na trzecim wydaje mi się, że Łódź. Czy jak mówisz komuś, że podróżujesz sam, to spotykasz się z negatywnymi reakcjami? Nigdy w życiu nie spotkałem się z negatywną reakcją na to, że komuś powiedziałem, że podróżuję sam. Z reguły jest reakcja taka, że o kurde, podziwiam, ja bym tak nie mógł, albo na przykład właśnie, ej, a czy nie czujesz się samotny, jak podróżujesz? Ale tak, żeby było negatywnie? Nie, raczej ciekawość. Nigdy jakieś negatywne odczucia. Jak założysz kiedyś rodzinę, to chciałbyś nagrywać wspólne filmy i podróżować z rodziną. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć z perspektywy singla, który nie ma dzieciaków, ale jak patrzę na to, co się dzieje w internecie i ilu rodziców po prostu od momentu poczęcia dziecka wrzuca je do internetu, pierwsze USG, 9 miesiąc ciąży, najchętniej to by jeszcze jakby mogli, to by zmonetyzowali i wrzucili na te social media, jak to dziecko wyskakuje na świat, a później już oczywiście deale z firmami tutaj na wózki dziecięce i ubranka i tak dalej. Mi osobiście bardzo się to nie podoba, że ludzie sprzedają swoje dziecko i swoją prywatność od dosłownie momentu poczęcia, aczkolwiek to nie są moje dzieci, więc ja mogę sobie tak tylko na to patrzeć ideologicznie. Jesteśmy jak gdyby pierwszym pokoleniem, które na szeroką skalę mnożących się wszelakiej maści influencerów, instagramerów, tiktokerów i tak dalej ma możliwość sprzedawania po prostu prywatności swoich dzieci i robienia na nich biznesu od pierwszego momentu. Mi się wydaje, że jest bardzo duża szansa, że te dzieci będą miały bardzo grube jazdy na bani w przyszłości, kiedy po prostu całe ich życie polega na tym, że starzy sprzedają, nie wiem, to, że pierwszy raz płaczą, czy że zrobili kupę w majty. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu jakaś masakra, więc ciężko mi tutaj gdybać. Wiem tylko tyle, że jak widzę takie rzeczy w internecie, to mnie naprawdę coś po prostu ściska, bo po prostu mam wrażenie, że ci rodzice nie myślą o zdrowiu psychicznym i o życiu i o dorastaniu tych swoich pociech. Czego nauczyły Cię podróże? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to na pewno zwiększyły moją empatię, mam większą wyrozumiałość do ludzi, staram się nie oceniać po pierwszej nutce, dlatego że wiele sytuacji może być bardziej skomplikowanych, niż wyglądają na pierwszy moment, a oprócz tego dało mi na pewno ogromną pewność siebie i wiem, że w bardzo wielu sytuacjach bym sobie w życiu dał radę. Co byś poradził komuś, kto chciałby zacząć podróżować?
Nie określiłeś tutaj, czy chodzi ci po głowie podróżowanie na drugi koniec świata, czy być może do sąsiedniej dzielnicy czy województwa, które również może być mega ciekawe, więc odpowiem tak bardzo ogólnikowo i krótko: spakować plecak i ruszyć dupę. Kiedy trip z Nathanem? Najlepiej jakimś kamperem albo autko i namioty. Wasza seria to był hit i gęba sama się uśmiechała do oglądania. Również tęsknię za tymi podróżami z Nathanem, a z tego co ja wiem, jeżeli mu się w tym roku plany nie zmienią, to niedługo wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. No i kto wie, no może się pojawi jakaś podróż kamperem albo autko i namioty? Czas pokaże. Ja coś czuję, że to Q&A będzie trwało godzinę. Mam nadzieję, że przebrniecie. Czasami na koniec jakiegoś tripa mówisz, że masz teraz chwilę przerwy, wracasz do Polski i musisz odpocząć, zrelaksować się, wyzerować. Czy to nie jest tak, że wszyscy myślą o tobie jako wiecznym urlopowiczu, który się non-stop relaksuje, a tak naprawdę to praca i odpoczywasz nie podróżując? No faktycznie zdecydowanie odpoczywam nie podróżując. I zdecydowanie jest to praca, aczkolwiek wydaje mi się, że coraz mniej się pojawia komentarzy, które starają się deprecjonować to, co robią ludzie na YouTubie, i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę jednak z tego, że to jest pełnoetatowa albo i nawet więcej niż pełnoetatowa praca. Ja już zdecydowanie jestem za tym etapem, kiedy próbowałem komuś udowadniać, że ja tutaj jednak ciężko pracuję i że to wymaga dużo pracy, i jedyne co mogę teraz powiedzieć, to to, że jeżeli byłbym zatrudniony gdzieś w jakiejś firmie jako prezenter jakiegoś programu albo operator kamery, albo researcher, albo montażysta, albo marketingowiec, albo człowiek od dogadywania deali, no to każda z tych 7 prac byłaby uznawana jako pełnoprawna praca. Natomiast jeżeli robisz kanał na YouTubie na własną rękę i robisz robotę po trosze każdej z tych 7 osób, no to wtedy słyszysz, że nie robisz żadnej roboty, co no nie jest prawdą, no bo mój montażysta Kacper właśnie pracuje edytując ten materiał i to jest praca, za którą dostaję pieniądze. Mam agentkę, która zajmuje się kontaktem z firmami, dlatego że jeżeli ja miałbym się kontaktować z tymi firmami i ogarniać te deale, to nie miałbym czasu na podróżowanie ani na relaks. Ja wiem, że być może człowiek, który nie jest w branży, sobie nie zdaje z tego sprawy, ale bywa tak, że dogadanie jakiegoś większego deala długoterminowego, bycie ambasadorem jakiejś marki, no to są długie miesiące rozmów, długie dziesiątki godzin jakichś wideokoli i ustalania mnóstwa rzeczy, czy na przykład prawniczka, która przegląda te umowy i są negocjacje w tych umowach, trzeba przeczytać wszystkie zapisy, czy one nie są abuzywne. Nie wiem, czy jest takie słowo jak abuzywne po polsku. Jak gdyby to jest robota bardzo wielu osób. Jak miałem mniejszy kanał, to wykonywałem robotę wszystkich tych osób i wtedy z reguły najwięcej słyszałem, że tak naprawdę to ja nic nie robię. A osobom, którym wydaje się, że to jest nic nie robienie i że to się samo nagrywa, samo edytuje, sam robi research, same się deale dogadują, polecam mieć większą dozę empatii, postarać się zrozumieć dogłębnie, jak coś działa, albo po prostu spróbować samemu założyć kanał na YouTubie, skoro to jest tak, że człowiek leży i nic nie robi, a hajs sam wpada. Tylko że liczcie się z tym, że trzeba mieć tutaj naprawdę do tego wszystkiego dużą pasję i duże samozaparcie albo bardzo dużo szczęścia, bo w wielu przypadkach jest tak, że człowiek przez długie lata robi to z czystej zajawki, czystej pasji, nie ma z tego żadnych przychodów i robi to po prostu dlatego, że lubi. A jeżeli będziecie mieli w życiu jeszcze dodatkowo wystarczająco dużo szczęścia, tak jak w moim przypadku, no to może się okazać, że faktycznie kiedyś dogonicie tego króliczka w postaci możliwości połączenia swojej pasji ze swoją pracą i tego Wam bardzo serdecznie życzę. A może powrót do Australii? Fajnie byłoby zobaczyć Twoją wersję road tripa dookoła Australii. No faktycznie trzeba przyznać, że te moje 8 miesięcy w Australii nie miało za dużo wspólnego z podróżami. Był to bardziej survival i wydaje mi się, że na którymś vlogu powiedziałem, że zdecydowanie wrócę do tego kraju, żeby sobie go pozwiedzać, tylko jak będę miał worek pieniędzy. I wydaje mi się, że cel Australia jest no bardzo możliwe do zrealizowania. Czy jesteś zadowolony z rozwoju kanału po boomie w czasach tripu po USA? Ciężko, żebym nie był zadowolony, dlatego że to było spełnienie moich najskrytszych marzeń. Mam możliwości, o których kiedyś mi się nawet nie śniło. Oczywiście jest też druga strona medalu, mam jakieś problemy i rozkminy, o których też nigdy mi się nie śniło, że będę miał. I mam wrażenie, że mam właśnie trochę problem w odnalezieniu się w tym wszystkim, ale pracuję nad tym, żeby było git.
Kasz, widziałem na story start samolotu. Czy robisz szkolenie na uprawnienia pilota? Zapraszam. Nie robię uprawnień na szkolenie pilota. Przejeżdżałem po prostu sobie rowerem z przyjaciółmi. Jeździliśmy po okolicach Warszawy i widziałem, że tam taki samolot startował właśnie w polu, więc go nagrałem. Nie mówię nie, nigdy o tym nie myślałem, ale może to jest właśnie czas, żeby zacząć próbować jakichś nowych rzeczy w życiu, bo tutaj jest kolejne pytanie, czy chcesz się nauczyć latać na kajcie? Nigdy nie próbowałem, ale jeżeli miałbym możliwości i warunki, to czemu nie? Aczkolwiek mi się wydaje, że taki kajt to chyba trzeba byłoby jechać nad morze na dłuższy czas, więc nie, może warto się tym kiedyś zainteresować, a generalnie teraz jak myślę o tym pilotowaniu, ja nienawidzę latać, ja się boję latać, więc nie wiem po prostu, czy miałbym jaja, żeby próbować pilotować. Czy da się jakoś tak casualowo spróbować się kiedyś przelecieć takim małym samolotem i nawet może coś nim posterować, żeby się przekonać, czy człowiek się nie boi, czy to jest jakaś zajawka dla niego. Muszę kiedyś o tym pomyśleć. Jak w podróży sprawił się Sony A7IV? Czy myślisz nad zmianą? Jak kwestia optyki? Tak jak na początku miałem bardzo duże wątpliwości, bo ten aparat jest duży, ciężki, to tak, nie mam żadnych wątpliwości po tym, jak zobaczyłem jakoś obrazka z niego, w szczególności materiały, które nagrywam w nocy. Kiedyś było tak, że robiło się ciemno, ja już kończyłem nagrywać vloga, albo musiałem szukać bardzo jasnych miejsc, a teraz mogę naprawdę iść gdzie chcę i jest jasno, więc jestem naprawdę mega zadowolony i nie myślę o zmianie obecnie na żaden inny aparat. Porada dla świeżego kanału na YouTubie. Filmy coraz lepsze, coraz więcej, a wyświetleń mniej. Wydaje mi się, że to jest właśnie etap, przez który przechodzi bardzo wiele osób. Niektórym się udaje przejść dalej, niektórym się nie udaje przejść dalej, ale no zdecydowanie polecam po prostu iść po swoje, bo ja doskonale pamiętam czasy, kiedy coraz bardziej przykładałem się do filmów, robiłem ich coraz więcej, coraz bardziej gdzieś tam się wypuszczałem poza swoją strefę komfortu, a wyświetlenia spadały, ale słuchajcie, no jest duża szansa, że to jest po prostu przejściowe. Ulubiona gra / film. Musiałbym się głębiej nad tym zastanowić, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to gra, to będzie Mafia The City of Lost Heaven i Wiedźmin Trójka razem z dodatkami, a film Goodfellas. Dobra, naprawdę chyba powoli kończymy z tymi pytaniami, bo wątpię, żeby komukolwiek chciało się oglądać godzinne Q&A. Czy zamierzasz wrócić do Meksyku i jeszcze tam pokręcić? Zdecydowanie dlatego, że pół kraju mi zostało do zwiedzenia, a Meksyk jest jednym z tych krajów, w których zostawiłem zdecydowanie dużo serca, jest mi bardzo bliski i po prostu uwielbiam Meksyk i uwielbiam Meksykanów. Czy podróżowanie jest dla Ciebie celem samym w sobie, czy środkiem do celu? Celem samym w sobie, zdecydowanie. Droga, podróże to jest cel sam w sobie, a nie droga do jakiegoś celu, dlatego że ja nie mam jakiegoś większego celu, który chcę osiągnąć przez podróżowanie. Jeżeli jakiś miałem, no to było to, żeby móc się z tego utrzymywać i robić to pełnoetatowo i ten cel już zdecydowanie osiągnąłem. Czy czujesz się przytłoczony ostatnimi oczekiwaniami widzów oraz odczuciem presji przez ostatnie 2 lata, odkąd ilość widzów lawinowo wzrosła? Jak z twoją motywacją oraz zdrowiem mentalnym? Wiesz co, miałem taki etap w Indiach, a później w Korei, kiedy tak bardziej mnie to pieprznęło, że miałem wrażenie, że ze mną jest coś nie tak, że przecież mam takie możliwości, że mogę sobie podróżować po świecie i tak dalej, a czuję się z tym wszystkim źle. Zdecydowanie nie pomagało mi to, że odpalam Instagram i widzę tych wszystkich ludzi, którzy są w podróży rok, 2 lata i w ogóle zasuwają, są non-stop uśmiechnięci, zadowoleni i tak dalej. Napisałem do kilku osób, które gdzieś tam obserwuję na Instagramie i mówię, kurde, stary, powiedz mi, czy stara, jak to jest, że ty cały czas taki uśmiechnięty tutaj w podróży, nie wiem, namioty, nie namioty, autostopy i w ogóle i cały czas masz tyle energii i tak dalej. No i bardzo wiele osób odpisało mi, że stary, ja już lecę po prostu na oparach, mam dosyć, marzy mi się, żeby wrócić do domu i w ogóle, ale nie mogę, bo pieniądze, nie mogę, bo jakieś deale i tak dalej. I tak samo rozmawiałem z bardzo wieloma osobami, które podróżują, a nie robią mediów społecznościowych i nawet bardzo dużo osób podbija do mnie na ulicy i mówi, stary, oglądałem vlogi, fajnie, że wróciłeś do Polski, zresetuj się, ja byłem w podróży 2-3 miesiące, już miałem dosyć, chciałem wracać do kraju. I wydaje mi się, że takie wypalenie podróżami jest naprawdę czymś bardzo częstym, po prostu zwykłe przebodźcowanie, dlatego że jeżeli codziennie żyjemy mega intensywnym dniem i każdy dzień jest super, najlepszym dniem naszego życia, to na pewnym etapie to się staje standardem i jeżeli nie jest to najlepszy dzień twojego życia, to się czujesz z tym wszystkim źle. I ja po prostu doszedłem do tego etapu i cieszę się, że mam takie możliwości, że mogę sobie powiedzieć stop, stary, jeżeli będziesz dalej to robił, to po prostu się już naprawdę wypalisz i się zżygasz tymi podróżami. I oczywiście, odczuwam jakąś presję, jest związany z tym stres, że kurde, robisz sobie kilkumiesięczną przerwę od YouTube'a, zamiast wyciskać tą cytrynkę i cisnąć ile się tylko da, no nie, ja po prostu naprawdę
staram się o tym myśleć, choć nie zawsze jest łatwo, jak o maratonie, a nie o spięcie. Jeżeli ja czuję, że muszę odpocząć, muszę zwolnić, to po prostu to robię. A co jeżeli to wszystko upadnie? No cóż, no taką decyzję podjąłem. No, ja wychodzę z założenia, że jeżeli podejmuję jakieś decyzje, to podejmuję dlatego, że uważam, że są one dla mnie na ten moment najlepsze. O, i tak chciałem właśnie powiedzieć. Gonisz czy uciekasz? Nie da się chyba łatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że goniłem przez wiele lat swoje marzenie, goniłem króliczka, jednocześnie uciekałem przed rzeczami, których w życiu nie chcę robić. Króliczka dogoniłem i nagle się okazuje, że zacząłem potrzebować tych rzeczy w życiu, przed którymi uciekałem, czyli stabilizacji chociażby, tego, żeby posiedzieć dłużej w jednym miejscu, tego, żeby pozapisywać sobie wizyty u lekarzy w kalendarzu, za tą rutyną, od której naprawdę przez wiele lat uciekałem i teraz czuję, że po prostu jestem na tym etapie życia, gdzie trochę jej potrzebuję, więc wydaje mi się, że zależy w jakim kontekście, zawsze się trochę goni i trochę ucieka. Kiedy kolejne spotkanie z Anitą i Tomkiem? Chyba nie zaspoileruję tutaj, bo wydaje mi się, że mówili o tym publicznie, ale zamierzają część tegorocznych wakacji spędzić w Warszawie, więc jak dobrze pójdzie, to już za jakieś półtora miesiąca, może trochę krócej, skoczymy sobie razem na jakiś ramen i macze. Cash, w co inwestuję, żeby mieć jakiś dochód pasywny? No właśnie problem mój polega na tym, że nie znam się na tym, więc za bardzo nie inwestuję, aczkolwiek gdzieś tam mi z tyłu głowy chodzi, że jeżeli faktycznie będę więcej czasu spędzał w Polsce, to być może warto byłoby otworzyć jakiś biznes tutaj w kraju. Natomiast to są na razie takie bardzo luźne tematy, ale mam takie możliwości, mam jakieś pomysły w głowie i robię delikatny research, tak wiecie, zapuszczam macki w różne regiony, żeby się dowiedzieć, jaka jest możliwość realizacji, natomiast naprawdę jest to jeszcze taki bardzo ogólny plan. Natomiast zdecydowanie chciałbym mieć coś poza YouTube'em, że w momencie, kiedy będę miał trochę dosyć tych podróży YouTube'a, żebym mógł zainwestować swój czas w jakiś właśnie inny biznes, w budowanie czegoś własnego. Czy w jakiś sposób opłacasz składki na emeryturę? I tych pytań było naprawdę, nie wiem, z kilkanaście. O ZUS, o emeryturę. No generalnie w naszym kraju jest tak, że nie jest wcale łatwo uciec przed tymi składkami ZUS-owskimi, więc tak, ja co miesiąc wyciągam z kieszeni pieniądze i przelewam je na konto ZUS-u, aczkolwiek nie wierzę, żeby mnie to zabezpieczyło w jakiś realny sposób na stare czasy. Płacę, bo muszę. Jakie wydarzenie podczas podróży zmroziło Cię najbardziej? Czy bałeś się o własne życie? Był taki jeden moment, który od razu mi się przebija ze wszystkich moich podróżniczych doświadczeń. Była to granica z Nikaraguą, a o co dokładniej chodziło, to odpowiadałem w poprzednim Q&A, które podlinkuję Wam tutaj w opisie. No i słuchajcie, ostatnie już pytanie. Jeżeli to Q&A trwa dłużej niż godzinę, to przepraszam Was wszystkich, ale robię je rzadko i po prostu chciałem odpowiedzieć na jak największą ilość pytań. Jak zmienił się Twój stosunek do podróży na przestrzeni lat? U mnie było tak, że na początku ogromna zajawka i myśli w stylu, że podróże to sens życia i bez niego nie będę szczęśliwa. Potem wyjechałam w dłuższą podróż i stwierdziłam po czasie, że długie podróże już mnie tak nie kręcą i nie smakują tak jak kiedyś. Może dlatego, że kiedyś były czymś niedostępnym dla mnie i zawsze była ta nutka stresu związana z poznaniem nowego miejsca i kultury. Teraz wiem, że mogę spakować plecak i być za kilka dni na innej półkuli, ale po prostu mnie już to tak nie kręci. Zamieszkałam w jednym z krajów na Bliskim Wschodzie i teraz interesuje mnie bardziej poznawanie ludzi i kultury tego miejsca i taka zwykła codzienność. Można siedzieć w jednym miejscu i być szczęśliwym, w końcu sporo jest do odkrycia lokalnie. Kiedyś było to dla mnie nie do pomyślenia i zastanawiam się, jakie są Twoje przemyślenia na ten temat. Ciężkie pytanie sobie na koniec zdałem, ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest całkowicie naturalna kolej rzeczy, że jednak wraz z naszym wiekiem, wraz z doświadczeniami, które mamy, inaczej patrzymy na wiele kwestii. I faktycznie to była ta myśl w Korei, która gdzieś mi siedziała z tyłu głowy i dlatego postanowiłem właśnie wrócić, bo jeżeli non-stop będę podróżował i non-stop się będę przemieszczał, latał tutaj, to w pewnym momencie zaczyna to wszystko człowiekowi powszednieć, a ja bardzo nie chcę, żeby mi to powszedniało i wydaje mi się, że właśnie dobrym sposobem na to jest, tak jak Ty, zamieszkać gdzieś po prostu na dłuższy czas. Tak jak Ciebie interesuje w tym momencie bardziej poznawanie ludzi i kultury tego miejsca, mnie kręci w tym momencie bardziej spędzanie czasu z moimi bliskimi, nadrabianie zaległości, poznawanie tego, co się zmienia w Warszawie, jakieś krótsze podróże, takie bardziej lokalne, ale również zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tymczasowe i mi to wszystko spowszednieje i w pewnym momencie będę miał tego dosyć i będę chciał wyruszyć gdzieś w jakąś dalszą podróż. Mi się wydaje,
wydaje, że to jest naprawdę w 100% naturalne i oczywiście znajdą się ludzie, którzy cały czas czerpią przyjemność siedzenia lokalnie albo cały czas czerpią przyjemność z bycia w podróży, natomiast nie wiem, no być może w Twoim przypadku, tak jak i w moim, ważne jest znalezienie tego balansu i wydaje mi się, że balans powinien być w ogóle najważniejszym słowem związanym z tą moją podróżą do Polski, z moim pobytem do Polski, dlatego, że to jest właśnie to, czego zamierzam w najbliższych miesiącach szukać i to, czego zamierzam się nauczyć. No i moi drodzy, koniec tego dobrego. Jest to zdecydowanie najdłuższa nagrywka, którą popełniłem na tym kanale i podejrzewam, że po edycji nadal będzie to najdłuższy materiał, który się na kanale pojawił, ale naprawdę chciałem sobie z Wami pogadać, przedstawić Wam mój punkt widzenia. No i pojawiło się bardzo dużo ciekawych pytań. Ciężko było mi po prostu już przesiać tą ostateczną grupę, która została. Pytań się pojawiło, Jezu, chyba 1500. Więc było zdecydowanie w czym wybierać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że wiecie już bardzo dużo tego, co się dzieje teraz w mojej głowie i jakie mam najbliższe plany. Ja muszę popracować nad sobą, nadrobić rzeczy, które po prostu olewałem w ostatnich latach, bo bardzo dużo zaniedbań było. Zarówno w życiu prywatnym, jak i jakieś sprawy zdrowotne. Ja teraz naprawdę non-stop gdzieś tam latam po lekarzach, po stomatologach i tak dalej. Ogarniam po prostu swoje rzeczy. No i co, moi drodzy? Mam nadzieję, że tym materiałem zaspokoiłem Waszą ciekawość. Adrianowi Kilarowi dziękuję bardzo serdecznie za użyczenie mi na kilka godzin swojego studia, bo to już jest taka tradycja, że jak nagrywam Q&A, to robię to właśnie u Adriana. Koniecznie zajrzyjcie do niego na kanał, dlatego że facet w tym momencie bardzo mocno się wkręcił. W AI i pojawia się u niego bardzo dużo materiałów. No, wydaje mi się, że narzędzie, które bardzo zmieni naszą rzeczywistość w najbliższych latach. I narzędziu, które niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń. Zajrzyjcie do Adriana, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Nie wiem kiedy, jak będzie, to będzie. Na razie, trzymajcie się, cześć!